Cześć! Dzisiaj przygotowałam dla Was taką właśnie charakteryzację. Była jak zwykle improwizowana, co zobaczycie za momencik. Jeżeli podoba Wam się ta korona, nie martwcie się, będzie filmik o tym, jak ją wykonać. Już niedługo, być może już jutro. Dobrze, przechodzę do działania. Po tym filmiku jedziemy z Kasią, fotografką, na sesję zdjęciową, więc pokażę Wam oczywiście efekty. No dobrze, w takim razie zapraszam do oglądania dalej. Moja fryzurka już gotowa. Zobaczycie efekt na końcu. Korona, oczywiście, tak jak już wspominałam wcześniej, będzie filmik z tym, jak ją wykonać. Pokażę Wam ją z bliska. Soczewki na oczach, linka znajdziecie w opisie pod spodem, bardzo takie błękitne. No i przechodzimy do charakteryzacji. Będę improwizować jak zwykle. Znalazłam u siebie w takich moich rzeczach do stylizacji takie coś. Jest to zrobione z kleju na gorąco, bardzo łatwo coś takiego stworzyć. I kiedyś je robiłam na potrzeby chyba Aliena, więc zostały u mnie i stwierdziłam, fajnie było coś takiego nakleić na twarz. Więc przyklejam je za pomocą kleju Mastix, póki jeszcze nic nie mam na twarzy. Przepraszam za moje paznokcie, są bardzo brzydkie, ale zmyłam właśnie z nich czerwony lakier, a później będę dopieszczać całość. Jak już zobaczę, jakie będę miała usta, wszystkie dodatki, to wtedy dopiero pomaluję paznokcie. Teraz zabieram się za pokrywanie mojej twarzy podkładem. Do tego celu użyję kamuflażu. Jest to piramidka Glazela. Najjaśniejszy, nie chcę być całkowicie biała, także najjaśniejszy kamuflaż nakładam na całą twarz i gdzie nigdzie będę nakładać biały kamuflaż, czy też farbę, no żeby taki oszalony efekt dać na twarz. Teraz pudruję twarz pudrą matującą, transparentną. Teraz przechodzę do białej farbki Supra Color firmy Kryolan. Teraz czas na modelowanie twarzy. Tak jak mówiłam, nie chcę być całkowicie taka chłodna, ale też nie mogę sobie zrobić jakiegoś brązu. Dlatego najbardziej chłodny odcień bronzera, jaki znam, jest to Inglot. Jaki to jest numer? Nie wiem, postaram się wyciągnąć i napisać Wam w opisie pod spodem. I ten brązer łączę z jakimś szarym, matowym cieniem, modelując kości policzkowe. Teraz białym, matowym cieniem modeluję twarz. I przechodzimy do makijażu oczu. Biorę dwie kredki, są to kredki z Avonu, jedna jest taka biała, połyskująca, taka perłowa, Pearly, a druga Teal Waters, taka morska. Tą morską rysuję sobie kreseczkę. białą pokrywam praktycznie całą górną powiekę. I pokrywam pigmentem Kobo. Jest to biały pigment z niebieskim błyskiem. Pigment opalizujący w odcieniu Blomist. Teraz szarym cieniem, jakimkolwiek szarym cieniem, ja użyję cieni z Inglota. Podkreślam załamanie oka. Teraz znowu tym pigmentem połyskującym niebiesko wyciągam ten szary cień. Niebieską kredką podkreśliłam kreskę przy liniach rzęs. Teraz trik z brokatem. Na powieki nakładam klej do brokatu. Jest to klej firmy Kryolan. I nakładam brokat. Jest to zwykły, sypki brokat, biały, bardzo opalizujący. Teraz przyklejam sztuczne rzęsy, przyklejam czarne, a ofarbuję je później farbą na kolor biały. Są to rzęsy, które już znacie, bo już wiele razy pojawiają się w moich filmikach z firmy KISS. Teraz łapię za takie kryształki, pięknie opalizujące i tworzę tutaj element biżuterii. Oczywiście przyklejam wszystko na klej Mastix. Teraz łapię za białą farbę i koloruję rzęsy. Tą samą białą farbką pokrywam również moje brwi. Teraz łapię za zarówno żel do brokatu, jak i Mastix. I będę naklejać płatki śniegu, te, które mam tutaj. Oczka skończone. I teraz czas na usta. Paletka farb do ciała i twarzy firmy Kryolan. Będę pracować tutaj odcieniami białego, tej perły oraz niebieskości. Wracam jeszcze do kredki białej z Avonu i wyznaczę sobie kontur. I tej niebieskiej. Niebieska. Odrobinę błysku. I charakteryzacja gotowa. I tak właśnie prezentuje się moja wersja Królowej Lodu. Mam nadzieję, że Wam się spodobała i troszkę tej zimy Wam przekazałam, mimo że nie ma jej za oknem. Jeżeli podoba Wam się filmik, to oczywiście kciuki w górę. Zapraszam Was jeszcze na efekty sesji zdjęciowej, które pokażę Wam po tym filmiku. I oczywiście więcej zdjęć znajdziecie jeszcze na fanpage'u, na Facebooku, czy to moim, czy fotografki Kasi. Zapraszam serdecznie i żegnam się już z Wami. Do zobaczenia.